Dominik Durniat, MMA Rocks. Naszym dzisiejszym gościem jest Karol Matuszczak, trener Strefy Walki Poznań, jedna z legend BJJ i MMA w Polsce, zawodnik, który stoczył pierwszą zawodową walkę w formule MMA i tutaj jeden z czołowych trenerów w Poznaniu. Witam, panie trenerze. Witam serdecznie. Choć dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o MMA, bo taki jest profil naszej stacji też, więc tym głównym tematem będzie MMA, ale chciałbym zacząć od samego początku. Jak to się stało, że trener w ogóle zainteresował sportami walki? No, taki sam naprawdę początek to wiąże się z tym, że doznałem porażki na ulicy. Właściwie nie miałem szans, żeby tam wygrać, bo to było podczas bierzmowania. Były dwie szkoły zgromadzone, jedna tutaj ze szkół. Ci, co mieszkają na Jeżycach, to na pewno ją znają. Szkoła numer 36. Na Słowackiego, zawsze straszne bandziory tam chodziły. No i kiedy nas razem tam posadzono, no to długo nie trzeba było, kiedy doszło do jakiegoś tam konfliktu. No niestety ja byłem jednym z tych głównych aktorów. No i tak się stało, że w tak zwanej popularnej solówce wyszliśmy na solówkę i udało mi się jakoś tam przetrwać, natomiast nie dali za wygraną i ciągle zwiększali te swoje posiłki, no i w końcu uległem. No i kolega, który jakby mi pomagał, mówi: słuchaj, ja trenuję karate, czy nie chciałbyś ze mną poćwiczyć? Ja mówię: wiesz co, no tak nie bardzo, co śmieszne te karate, ale tak pobiegać, bo to mi się przyda, żebym lepiej grał, lepsza kondycja w piłkę, to owszem. No ale ten kolega mnie tak wciągał, mówił: a to zrób to, a to się porozciągaj, to ci się przyda, a to też ci się przyda. No i tak gdzieś około w siódmej klasie szkoły podstawowej rozpoczęliśmy treningi. Zresztą te treningi prowadziliśmy obok tutaj sali, jest stadion i na tym stadionie zaczynaliśmy. Także właściwie cały czas w jednym miejscu. Później nasze drogi z tym kolegą, ale to z 3-4 lata dobre trenowaliśmy razem. Ten mój kolega był niezwykle utalentowanym sportowcem. Trenował najpierw zapasy, właśnie później rzucił i przerzucił się na karate. Bardzo szybko osiągał tam sukcesy, dlatego że już po 3 miesiącach prowadził zajęcia. Natomiast po roku wystartował w zawodach z brązowymi, czarnymi pasami, sam mając bodajże tam, nie wiem, trzeci od dołu jakiś pas i zajął drugie miejsce. Także naprawdę był wyjątkowym, jakby wyjątkowo utalentowanym człowiekiem. Później nasze drogi rozeszły się, do innych szkół poszliśmy i ja marzyłem zawsze, żeby trenować aikido. No i znalazłem jakby kogoś, kto znał trenera. Ten trener dopiero tworzył tą sekcję w Poznaniu. On był ze Startgardu Szczecińskiego. Utworzyłem, zebrałem ludzi, no i ruszyła ta sekcja aikido. No i takie były początki. A wspominał trener o tym, że lepsza kondycja do piłki nożnej, czyli przed sportami walki były inne dyscypliny sportowe, które trener uprawiał tak zawodowo albo chociaż tak półprofesjonalnie? No tak mówiąc szczerze, to nie mogłem właściwie nic ćwiczyć, dlatego że mam bardzo dużą wadę wzroku. Ten wzrok, nie dosyć, że wada, to jeszcze budowa oka jest zła i grozi mi odklejenie siatkówki, dlatego lekarze nawet zabraniali mi trenowania na WF-ach. Natomiast no, tak po prostu sobie trenowałem, to znaczy chodziłem na boisko i grałem w tą piłkę. No u mnie w domu były tradycje, tam ojciec, mojego ojca był kolejarzem, no więc Lech Poznań, mój brat ma na imię Lech z tego powodu, także no ta piłka była taka hołubiona, a z drugiej strony ojciec trenował i też jakby mówił, żebyśmy trenowali boks. To wróćmy teraz do głównego tematu rozmowy, czyli kiedy pojawiło się MMA w życiu trenera? Ojej, bardzo dawno, to znaczy tak. Zawsze, jak rozpocząłem już trenowanie tych sportów walki, no to zawsze najbardziej podobały mi się konfrontacje różnych stylów walki. Bardzo mnie ciekawiło, jaką kto strategię, w czym jest lepszy ten, czy faktycznie ta specjalność jest wykorzystywana. Dlatego na przykład bardzo interesowałem się, czytałem wszelkie dostępne rzeczy, które mówiły na ten temat. Na przykład słyszałem o fajnym meczu judo-sambo,
Czytałem o bokserach tajskich, którzy spotykali się z zawodnikami chińskiego kung fu i tak dalej, i tak dalej. A w jakim to było wieku? Jak trener ile miał lat wtedy? No to ja miałem gdzieś około 15-16 lat. Nie? Nawet pisałem, pamiętam jak dziś, ja nie wiem, nie mogę znaleźć, ale myślę, że gdzieś go powinienem mieć, gdzie wysłałem list do ówczesnego takiego guru sztuk walk, pana Kondratowicza. I zapytałem mu się, co by wygrało, karateka czy judoka, dlatego że ja już rozpocząłem treningi judo także i niezmiernie mnie właśnie interesowały te konfrontacje, czytałem o tym judo sambo, dostałem odpowiedź tego stylu, że jego interesuje sztuka, a nie sport. W walce judoki z karateką dużo większe szanse ma karateka, dlatego że jego ciosy odpychają rywala. To kontynuujmy dalej ten temat, czyli jak się trener już zaczął interesować, zaczął czytać jak najwięcej, to co było dalej? No ja dalej uprawiałem aikido, dlatego że właśnie tak, no to była jeszcze Polska komunistyczna, dlatego cały system sportu był oparty właśnie na takim no prawie zawodowym sporcie, czyli jeżeli chciałbym iść na zapasy, no to już byłem za stary. Zostawały właśnie tylko sztuki walki, karate, aikido. Wtedy zaczął się pojawiać kickboxing, ale znowu na te dyscypliny ja nie uzyskałbym zgody lekarza. Dlatego jak już chodziłem sobie na te aikido, to trenowałem. W międzyczasie rozpocząłem tylko treningi judo i to właśnie też na tej sali. A to jak doszło do tego, że na przykład trener zapoznał się z takim czymś jak UFC? No to długa historia. To właściwie już po prawie 20 latach uprawiania aikido już po prostu mnie zaczęło to nużyć. Ja widziałem już, że te wszystkie opowieści o tym, że to jest takie efektywne, że ci mistrzowie przewracają tych zapaśników, tam o Toheju się czytało. Ja na własne oczy, bo pojechałem do Japonii, ja widziałem, jak to wygląda. Także widziałem, że to wszystko to są po prostu legendy. Obojętnie, ja wiem, że pewnie powstanie duży sprzeciw teraz i tak dalej, nie ćwiczyłeś tyle i tak dalej. Jakby nie było, mam do dzisiaj czwarty dan, czwarty mistrzowski stopień aikido. Nie trenuję już aikido od 15 lat, nadal jest to jeden z wyższych stopni w Polsce. I myślę, że mam prawo wypowiadać się na ten temat. No i to jest chyba wśród praktyków takich prawdziwych sportów walki, to jest wiadomo, że ten system nie pracuje we walce. No i ja zacząłem czegoś innego szukać. Krótko trenowałem aikido sportowe, które uważam, że jeszcze miało ten jakiś wątek skuteczności. Natomiast no, szukałem czegoś dla siebie, czegoś, co to, co oferowało aikido, że nie trzeba było takiej dużej siły, byłoby finezyjne i tak dalej. Nic nie pojawiało się, dlatego że no, te wszystkie sporty, judo, zapasy, kickboxing, boks, no, to była zawsze dynamika. Owszem, technika jest ważna, no, ale jednak to widać, że ta siła fizyczna jest bardzo ważna. Ja szukałem czego innego. I jeden z moich studentów aikido, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych, przysłał mi kasety z UFC. I jak zobaczyłem zwyciężających Gracie, to już wiedziałem wszystko, wiedziałem, co chcę trenować. Mówił trener o tym, że nie dostałby pozwolenia na niektóre sporty walki, to w takim razie wiemy, że jest trener pierwszym zawodnikiem, który zawalczył zawodowo w formule MMA w Polsce. Tak jest, przyniósł trener ten sport do nas tak naprawdę. To jak to się stało, że doszło do tej walki w ogóle? Jiu-jitsu jest takim sportem nastawionym na rywalizację i zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu w tej pierwszej fazie czuli się tacy niezwyciężeni, dążyli do rywalizacji. Myślę, że oni przenosili to na wszystkich innych. No i my też chcieliśmy się tutaj w Polsce, jak wzięliśmy się za to jiu-jitsu, no to też szliśmy jakby tym torem, że jiu-jitsu zdobywało popularność poprzez właśnie wolne walki. Nie było zawodów w jiu-jitsu w Polsce, my jeszcze mieliśmy i za mało umiejętności, no wszystkiego za mało, żeby też je tworzyć, dlatego było mało ludzi, dlatego chcieliśmy gdzieś wystartować w jakiejś konkurencji, która by była najbardziej odpowiednia dla nas i wybraliśmy polską organizację jiu-jitsu. Tomek Guja organizował zawody, one są i tak bardzo dalekie od MMA, ale najbliższe temu, co w ówczesnej Polsce było. Wystartowałem bodajże dwa albo trzy razy ze swoimi uczniami.
No i właśnie wtedy Tomek Guja zaproponował mi, czy nie chciałbym stoczyć takiej walki podczas organizowanego przez niego takiego eventu, gdzie i było seminarium, i były walki właśnie w tym jiu-jitsu sportowym, no i miała być ta właśnie pierwsza walka MMA. To co trener czuł, jak wchodził do ringu, albo w ogóle jak się dowiedział, że jest taki pomysł? Czy od razu była zgoda, czy może się wahał jakiś czas trener? A jak myślisz? Myślę, że od razu było tak, chcę. Od razu było tak, tak. My czekaliśmy na takie okazje, dlatego tam nie było żadnej dyskusji, nawet nie było dyskusji, czy coś dostanę, czy nie. Czy to była zawodowa walka, no to właśnie tu jest pytanie. Na zawodowiec powinien otrzymać jakieś pieniądze i tak dalej. No tu walczyliśmy za darmo, więc... Na Sherdogu jest wpisana jako zawodowa, więc myślę, że trzeba uznać, że to była zawodowa. No to w takim razie niech będzie. No zgodziłem się, co czułem. No podniecenie, nie? Wiadomo, że każda walka niesie za sobą pewną niepewność, mimo że my akurat byliśmy 100% pewni, że ja zwyciężę. Tylko Mirek Okliński bardzo się bał i mówił: Karol, żebyś tylko nie przegrał, bo wtedy pójdzie zła fama na jiu-jitsu, nie? Także położył na mnie taki duży ciężar i ja sobie z tego zdawałem sprawę, nie? Że jeżeli głosimy, że to jiu-jitsu jest takie skuteczne, to muszę tą walkę zwyciężyć. Muszę. Nie było jakby dyskusji. A jaki był plan? No wiadomo, do parteru i w parterze załatwić swoje. Oczywiście zawsze jest tam zawsze były tam małe takie rozkminki, co zrobić, czy wbić się w niego, czy poczekać. Tam przed samą walką zawodnicy od Tomka Jamroza z tamtej organizacji przychodzili i na przykład pokazuje mi, mówi: zobacz, będziemy walczyli w tych rękawiczkach. To były takie napięstniki do karate, czyli nawet... Czyli tylko, żeby z pięścią sobie nic nie zrobić. Mówią, każdy cios z takim czymś to spowoduje na pewno rozległe obrażenia. A Tomek jest kickbokserem. Nie? Dlatego, że on walcząc dla tej organizacji, on głównie prezentował kickboxing. Nie? To był dobry kickbokser. No ale mówiąc szczerze, ja wiedziałem, że jeżeli przychodzą i takie coś mówią, to chcą mnie wystraszyć, czyli czują się niepewni. A znał wcześniej właśnie trener Tomasza Jamroza? Znałem o tyle, że widziałem jego walki i widzieliśmy, że fajnie składają mu się kombinacje uderzeń, natomiast słaby w parterze. To tym bardziej czułem się pewny. A coś trenera zaskoczyło w trakcie tej walki? Ona była dość krótka, bo to jest minuta z hakiem, ale może coś się wydarzyło jednak. No, zaskoczyło mnie to, że mi wstał z tego parteru. To mówiąc szczerze, myślałem, że jak już w tym parterze będzie, no to już będzie, natomiast on mnie chwycił za głowę i naprawdę ciągnął z całej siły, dlatego nie chciałem się przeciwstawiać, bo czułem, że może mi się coś stać, dlatego poszedłem za ruchem. Także przez chwilę faktycznie miałem takie zwątpienie, mówię: o Jezus, raz go położyłem, wstał mi, czy tak nie będzie dalej. Później była ta sytuacja, gdzie chciałem go w klinczu przewrócić, natomiast on łapał się lin, nie dosyć, że nie dostał ostrzeżenia, to jeszcze walka została rozdzielona, nie wiedzieć czemu. Dlatego, że w przepisach tej organizacji było tylko, że 3 sekundy można spędzić w klinczu. I prawdopodobnie sędzina, mając stare nawyki, po prostu nas rozdzieliła. A to była jedyna walka, potem już trener nie wrócił do MMA. Dlaczego? Nie było nigdy takich pomysłów? No tak. Pierwsze, że tak jak powiedziałem, ja startowałem w tej polskiej organizacji jiu-jitsu i tam z uderzeniami się walczyło. To taki właśnie kickboxing w połączeniu z judo i 10-sekundowym parterem. Zrobiłem tą walkę i mówiąc szczerze, ja zawsze to powtarzam, że ja takim typowym zawodnikiem nie jestem. Ja pierwsze, że nie lubię atmosfery zawodów, być może dlatego, że jestem introwertykiem, lubię spokój, jakieś tam dyskusje, a wiadomo jak jest na zawodach, pełno podniecenia, taki chaos, ktoś tu woła, tam woła, idź tam, zobacz, tu walka, tu jakiś sędzia coś źle wskazał. Ja bardzo zmęczony jestem po takich zawodach, wyczerpany wręcz, dlatego nie lubię takiej atmosfery. Ja tą walkę tylko zrobiłem dla jiu-jitsu, żeby przynieść chwałę jiu-jitsu, i żeby sam zobaczyć sam siebie, jak to jest, czy zawsze kiedyś marzyłem, jeszcze będąc tam powiedzmy małym chłopcem, żeby właśnie wbić się w takim boju wszechstylowym. No i to zrobiłem, więc dla mnie jakby to wszystko było skończone.
A czy wyobraża sobie trener taką sytuację, że mógłby powrócić do startu? Na przykład jakiś ekstra fajny, nie wiem, Matuszczak Linkę albo Matuszczak Ochniński. Czy taka możliwość byłaby? No, z Oklińskim to nie miał żadnych szans, nie? To jest jednak ciężka waga i Mirek naprawdę był doskonałym fajterem, doskonałym, nie? Wielu lekceważy sobie Mirka i tam różne fanaberie wypowiadają na jego temat, a ja widziałem go parokrotnie w akcji i wierzcie mi, że jest doskonały i myślę, że gdyby zajął się faktycznie zawodami, że chciałby startować, no to mielibyśmy dużo, dużo pożytku z niego. Także no tutaj o tej walce, nie, parę lat, 2 lata albo 3 lata temu Jamrus chciał ze mną rewanżu. Przysłał mi SMS-a. Mówiąc szczerze, nawet nie odpowiedziałem, dlatego że byłem akurat wtedy w Niemczech. 3 miesiące, czy prawie do pół roku uczyłem w Niemczech. Dlatego akurat nie w głowie mi były, także to poszło bez echa. Myślę, że gdyby mi ktoś dobrze zapłacił, no to kto wie. To bardzo ciekawe. Teraz wszystkie organizacje muszą obejrzeć ten wywiad i za miesiąc, dwa widzimy, a tutaj teraz niedługo w Poznaniu będzie taki jedna walka, na którą wszyscy czekają, więc może z bonusem, nie wiem, czy trener kojarzy. Nie, to oczywiście żart. W takim razie mówił trener kilkukrotnie już o tym, że my, o tej takiej początkowej grupie, która ćwiczyła MMA, BJJ, czy mógłby trener właśnie powiedzieć, kto był w tej, większość myślę, że wie, ale warto przypomnieć, kto był w tej początkowej grupie prekursorów MMA i też kto wyszedł spod trenera skrzydeł, bo to nie jest mała liczba osób. No tak, mi teraz jakby niezręcznie mówić o tym, dlatego że tak, pierwsze mogę o kimś zapomnieć, mogę kogoś nie wymienić, ten ktoś może mieć do mnie pretensje i słuszne, skoro był, a ja go nie pamiętam. Także no nie wiem właściwie, co w tym momencie zrobić. Nie? No, jeżeli chodzi o tutaj nie uczniów z Poznania, no to był Grzegorz Jarząbek, myślę, że osoba raczej mało znana, ale o naprawdę dużym wkładzie. Szkolił Janka właśnie Błachowicza i to Błachowicz właściwie wszystko, co do teraz prezentuje, to myślę, że to jest głównie Grzesiek Jarząbek. Oczywiście Mirek Okniński, Marek Matusiak z Bydgoszczy, ale Marek raczej, bym powiedział, tu się doskonale spisał na polu popularyzatorskim. Budokan to był głównie jego siłami organizowany, dalej prowadzi sekcję jiu-jitsu. Myślę, że bardzo kontrowersyjna postać, dla mnie nie, ale wiem, że dla wielu tak. Paweł Ziółkowski, Boruta albo Samuraj, jak my mówiliśmy, także miał i doskonały team naprawdę, bo jak wiemy Isajewski, Pionkę, Olhawa, Łukasz Bagiński, Esko dawny, no to są wszystko ludzie, którzy wywodzą się od niego, także naprawdę doskonały klub stworzył i sam walczył też w MMA, miał walkę. Także no, tych ludzi naprawdę było sporo. A z tych osób, które wyszły spod trenera rąk, że tak powiem, to z których jest trener najbardziej dumny? Albo kto najbardziej zawiódł? Ze wszystkich jestem dumny. Nie ma jakby ani jednej osoby, której bym się mógł wstydzić, czy coś takiego. Zresztą spod mojej ręki, to jest trudno powiedzieć, tak, dlatego że my w klubie dzieliliśmy się pracą, także Rafał Szymański, Sławek Barczak, na przykład to było tak, że Sławek prowadził grupy początkujące, ja bardziej zaawansowane, że tak czy inaczej ci zawodnicy, ci ludzie przechodzili przez paru trenerów. Rzadko się zdarza, żeby ktoś nie otarł się o któregoś z nas, przynajmniej o dwóch trenerów się musiał jakby otrzeć. Dlatego trudno, ja też nie chciałbym mówić, że ja to sam zrobiłem. To my wspólnym wysiłkiem jakby prowadziliśmy. A jak doszło w ogóle do powstania strefy walki? Kiedy powstała, jak powstała, jak to wyglądało? Najpierw jeszcze tu muszę się cofnąć do początków, jak trenowałem Aikido. Miałem wspólnika Michała Górskiego, z którym prowadziliśmy Aikido i prowadziliśmy klub. I ten klub nazywał się Czarny Pas. I wszyscy, którzy zaczynali jiu-jitsu ze mną, no to przyjeżdżali do Czarnego Pasa na Wildę. Po jakimś czasie no ja już odchodziłem od tego Aikido coraz mocniej, coraz bardziej ograniczałem zajęcia, nie chciałem już prowadzić. No i po pewnym czasie już nie prowadziłem.
No i w tym momencie nasze interesy były zupełnie rozbieżne i założyłem własny klub. A czy myślał trener o tym, żeby teraz w strefie walki wprowadzić treningi MMA? No, treningi MMA długo jakby były, cały czas właściwie, natomiast teraz przestaliśmy z powodu no tutaj trudności lokalowych. Jak widzimy, ta sala po prostu się nie nadaje. Ja biznesowo mógłbym to robić, prowadzić, pewnie chętnie by byli, ale najważniejsze dla mnie jest bezpieczeństwo, a te okna tutaj, te lustra, brak możliwości zawieszenia worków i tak dalej powodują, że ta sala kompletnie się nie nadaje. A nie ma pomysłu zmiany sali może na przykład? Na razie nie. Na razie nie. A w takim razie, czy uważa trener może, żeby ktoś z aktualnie trenujących, oczywiście BJJ tutaj w strefie walki, chce już może walczyć właśnie w MMA, albo trener uważa, że mógłby się sprawdzić? Wiadomo, że takim najbardziej chyba znanym zawodnikiem jest Adam Wardziński. On z tego, co wiem, raczej nie myśli o występach w MMA, ale może ktoś inny. No, Adam jest na tyle zdolny, że myślę, że gdyby wziął się za MMA, byłby na pewno dobrym zawodnikiem. Czy doskonałym, to nigdy nie można powiedzieć, ale na pewno solidnym, dobrym zawodnikiem. To coś w stylu Damian Maia albo coś takiego. Tak? Mieliśmy, dopóki prowadziłem MMA, był Robo, na niego mówiliśmy Robo, miał dwa występy i bardzo dobrze się zaprezentował i myślę, że to jest w ogóle, gdybyśmy dalej prowadzili i gdybym go tutaj prowadził, wielka nasza nadzieja i myślę, żeby był na pewno w pierwszej piątce. A czy interesuje się cały czas trener MMA? Cały czas ogląda, śledzi na bieżąco? Mniej niż kiedyś, ale ciągle. A jakie są ulubieni zawodnicy trenera? Generalnie to ciągle wspominam stare prajdy i nie wiem, ciągle jeszcze ci najstarsi zawodnicy, ci, których pamiętam, którzy rozpoczynali, no to ciągle jeszcze jakby u mnie są pierwszeństwo, czyli Minotauro, no to uważam, że taka no już legenda za życia, teraz nie, no znaczy walczy, ale już coraz rzadziej Fedor. Też uważam, że doskonały zawodnik, Dan Henderson, ale oczywiście to jest taka stara gwardia, która już odchodzi. Z nowych zawodników bardzo lubię Jonesa. John Jones, myślę, że lubię jego pierwszy, że jest taki szczupły, wysoki, podoba mi się ten typ zawodników. Drugie, dobrze boksuje, dobrze sobie radzi w parterze, no naprawdę doskonały. To oczywiście chodzi o zawodników, o zawodnika UFC, ale w Bellatorze jest także mnóstwo zawodników. Chandler, doskonały zawodnik, Alvarez mi się bardzo podoba. Jest paru Rosjanie, bardzo mi się też podobają ci, teraz właśnie Minakow zrobił na mnie wrażenie. Ja zawsze lubię zawodników bardzo wszechstronnych, którzy no, lubią ściągać do parteru i robić akcje parterowe. Do tego tematu Bellatora jeszcze za chwilę powrócimy, ale najpierw chciałbym zapytać, bo wielokrotnie trener podkreślał, że nie jest do końca zadowolony z tego, jak, w jaką stronę poszło MMA, jak to teraz wygląda, albo też bał się trener w wypowiedziach, podkreślał, że boi się, czy to pójdzie na pewno w dobrym kierunku. To jakby trener teraz skomentował i to, jak MMA wygląda na świecie i to, jak MMA wygląda w Polsce. No więc tak, wiadomo, że styl walki jest jakby robiony pod sędziowanie. Obecnie sędziowanie preferuje stójkę. Nie? Czyli ocenia się głównie uderzenia, to jest jakby efekt uderzeń, czyli jeżeli ktoś upadnie, jeżeli widać, że jest oszołomiony, to jest jakby najważniejsze. W związku z tym no coraz bardziej przeradza się to w taki kickboxing. I większość organizacji preferuje właśnie taki styl walki. Mnie się to akurat nie podoba. Ja wolałbym taki właśnie, no wszystko. Jeżeli ktoś lubi ten, jakby tą stójkę, niech robi, ale też, żeby ten parter nie był traktowany po macoszemu. Dzieje się to tak dlatego, że ten parter jest dla wielu nieczytelny. W Japonii nie było problemu z tym parterem, no bo każdy się tam gdzieś ocierał o judo, o jakieś jiu-jitsu, czyli oni rozumieli, co się dzieje i doceniali to. Natomiast w Stanach
no, liczy się krew, liczy się takie bombardowanie. No, według mnie w ogóle nie rozumiem tych przepisów, gdzie są łokcie w parterze, bo dlatego, że one powodują często, rzadko powodują knockout, czyli zakończenie, ale często powodują kontuzję. Że na przykład rozcięcie, nie można zatrzymać tego krwawienia, no i walka jest zatrzymana. Według mnie to jest takie barbarzyństwo, nie? Tego nie powinno być. Owszem, walka, może się zdarzyć jakieś tam rozcięcie podczas uderzenia pięścią, czy gdzieś zawodnicy się zderzą, ale preferowanie takich technik, które specjalnie rozbijają, masakrują, uważam za zupełne nieporozumienie i to według mnie jest kaleczenie właśnie sztuki walki. Nie? Także jeżeli miałbym powiedzieć, no to tutaj idzie to w niewłaściwym kierunku do takiej niepotrzebnej brutalizacji, no ale no takie życie, ja jakby, no są ludzie jakby niewyedukowani, nie rozumieją właśnie tych akcji parterowych, to widać, że jak tam coś chwilę za długo, to od razu jest takie buczenie, a Stany jednak nadają całości ton, także no, no jest jak jest, no trudno się mówi. A w Polsce? No w Polsce myślę, że coraz więcej ludzi docenia parter. Co prawda te wypowiedzi tych celebrytów, pana Mroczka, ja wolę jak się boksują, bo to bardzo męskie, czy coś w tym stylu, no to wiadomo, że to nie można poważnie tego brać, ale publika chyba coraz bardziej łapie te akcje parterowe. Ja miałem taki pomysł i składałem już w redakcji kanału Plus, NC Plus, żeby edukować, żeby zrobić magazyn właśnie z pokazem technik, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że wtedy ludzie by z dużą, większą chęcią oglądali te akcje parterowe. Być może w tym sezonie Bellatora uda się coś takiego zrobić, że po każdym Bellatorze będziemy analizowali techniki, jak można było wyjść z tej techniki, a dlaczego ktoś wpadł w nią i tak dalej. Być może. Właśnie, zajmijmy się tym Bellatorem. Jak w ogóle doszło do tego, że trener został komentatorem Bellatora? Bardzo niekorzystna sytuacja, dlatego że zorganizowałem galę w Mielnie. Organizatorem był pewien biznesmen. Całe szczęście, że zabezpieczyłem przychody zawodników. To udało mi się przed galą zrobić i powiedzieć, i tak mu powiedziałem, nie zaczynam gali, jeżeli nie będzie pieniędzy dla zawodników. Te pieniądze otrzymałem, niestety po gali miał się ze mną rozliczyć, już to rozliczenie nie nastąpiło, żadne, dlatego no byłem po prostu wystrychnięty na dudka. Ale jedynym pozytywnym takim zdarzeniem było to, że ten biznesmen zaprosił Edwarda Durdę, dlatego że tą galę relacjonował Kanał Plus. No i dzięki właśnie redaktorowi Durdzie dostałem się do Kanał Plus, dlatego że jest, nie wiem, taki wymóg, że przy fachowcu, redaktorze komentuje ekspert z danej dziedziny, on zaprosił mnie do studia, no i tak już parę lat układa się nasza współpraca. No właśnie, trener wspomniał trochę o tym, że Kanal Plus planuje trochę zmodyfikować te swoje relacje, ale wiemy już kilkukrotnie były informacje na ten temat, że chcą zainwestować w MMA, że ma powstać magazyn właśnie, że ma być więcej gal transmitowanych. Jak to teraz wygląda? Czy na trener jakieś większe plany Kanal Plus na inwestycje w MMA? No niestety generalnie widzę, że każdy by chciał no po jak najmniejszych kosztach wszystko robić. Nie? Każdy u nas tutaj, jedni na drugich zrzucają, organizatorzy na telewizję, telewizja na organizatorów, kto ma ponosić te koszty. No raczej dobrze tego nie widzę. A czy odzywają się do trenera inne stacje? Może właśnie albo z propozycją komentowania, albo może organizacją czegoś? Tak. Teraz 1 marca będę gościem, ekspertem na gali Pro MMA we Wrocławiu. To dobra inwestycja, promak kolejna. W takim razie jeszcze wróciłbym na chwilę do tematu takiego może trochę obok MMA, ale w sumie związanego. Wielokrotnie trener wspominał, że
Dobrze by było, jeśli BJJ byłoby objęte jakimiś ramami administracyjnymi. I właśnie także MMA, czy dalej trener uważa, że tak powinno być, że jakaś organizacja powinna trzymać pieczę nad MMA, że to powinno objąć zostać objęte w jakieś ramy, a jeśli tak trener uważa, to kto miałby się za to zabrać, albo jakby miało to wyglądać w ogóle, czy to odgórnie, państwowo, czy może właśnie środowisko powinno się zrzeszyć? No myślę, że najpierw powinno środowisko, a później państwo powinno wziąć to w swoje struktury. Skoro jest jakiś, powiedzmy, ruch obywatelski oddolny, ten ruch się robi znany. Myślę, że przynosi korzyści, dlatego że zarówno ludzie zajmujący się sportem, jak i zwyciężający na arenach międzynarodowych, no to jest coś, w co warto inwestować. No ja dziwię się, no tutaj, że jeszcze nie ma jakichś ruchów tutaj ludzi zajmujących się z Ministerstwa Sportu, ale z drugiej strony to jest wiadome już, że nasi politycy prędzej nam zaszkodzą, niż nam pomogą, więc no prawda jest taka, że jeżeli sami coś sobie tam nie wywalczymy, nie wyrwiemy, nie ugramy, nikt nam w tym nie pomoże. Ale dalej trener sądzi, że powinno to być ubrane w ramy. Oczywiście, no zawsze pewne struktury pomagają zarządzać tym wszystkim, czyli na przykład jesteśmy kryci, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zawodników, no są jakieś ubezpieczenia i tak dalej. Wszystko po prostu łatwiej zrobić, jeżeli są struktury. I to wiadomo, że każda organizacja zawsze dąży do tego, żeby mieć strukturę. Każda. Ale uważa trener, że jest to w Polsce możliwe? Polskie MMA już jest bardzo rozwinięte. Mamy naprawdę świetne gale, mamy mnóstwo mniejszych gal, oprócz KSW oczywiście. Mamy bardzo dużo klubów, które wybijają się na te najważniejsze w Polsce. I czy jest taka możliwość, żeby taki związek powstał? Związek, z nim stowarzyszenie, jakieś właśnie organizacja? No jeżeli chodzi o organizację typu stowarzyszenie, no to tak. Natomiast jako związek sportowy raczej nie. Dlatego, że powstanie związku wiąże się z tym, że państwo musi się opiekować takim związkiem, czyli jest dostać pewną pulę pieniędzy. I myślę, że to najbardziej by przerażało ten związek, że ci zawodnicy mają sukcesy, a więc pewnie będą żądali jakichś kwot. No a wiadomo jak jest, że się wszystko obcina. No więc to tym bardziej według mnie zabija nasze starania teraz o... No to jest paradoks, ale tak jest. Tak uważam, że tak jest. Ale to uważa trener, że to bardziej państwo by nie chciało niż oczywiście, środowisko. Oczywiście. Dobrze. Myślę, że tak na zakończenie tego naszego już dość długiego wywiadu chciałbym zapytać o kilka marzeń i celów, o których trener kiedyś wspomniał. Chyba w 2009 roku trener udzielił wywiadu dla Grappler Info i tam wspomniał o swoich właśnie marzeniach i celach. Ja tu mam je wypisane i chciałbym je skonfrontować, czy się w ciągu tych 5 lat już prawie to wszystko spełniło. Pierwsze z tych marzeń to było uczynić BJJ sportem rozpoznawalnym wśród polskiego społeczeństwa. Czy uważa trener, że jest lepiej? Myślę, że zdecydowanie lepiej, chociaż no tak jak i na świecie, BJJ głównie rozpoznawalność uzyskuje poprzez MMA. Czyli jak ktoś się pyta tam, a widziałeś tam tą balachę, no to jiu-jitsu i tak dalej, nie? I myślę, że to się zawsze pokrywało, że często ludzie myśląc o BJJ, niektórzy właśnie myśleli o MMA i odwrotnie, ktoś tam mówił o MMA, a myślał o brazylijskim jiu-jitsu. Że to się tak często te granice gdzieś zacierają, że nie wiadomo, gdzie jest ta granica, oczywiście dla tych, którzy się nie znają na tym. Natomiast ma to pozytywne i negatywne skutki. Kolejnym celem było napisanie książki o BJJ. Czy spełnił trener to marzenie? No mówiąc szczerze, jestem coraz dalej. Mam gdzieś przygotowane jakieś 30 stron. No ale to jest ciągle jeszcze kropla w morzu. Ja myślę, że książka, no wiadomo, że to jest format, wielkość liter, ale powinna mieć tak te 120 stron. Ale to ma być książka o historii BJJ, o BJJ w Polsce, czy o BJJ jako sporcie walki, jako o takim przeżyciu? No to dobrze, uchylmy rąbka tajemnicy. Tak naprawdę istnieją, większość książek, które na rynku jest, które istnieją, są tylko z technikami. Natomiast nikt nie wyjaśnia zasad, strategii, użycia tego sportu, chociażby nawet interpretacji przepisów. No nie ma tego.
Nie ma czym się różni chociażby kimono do judo, a do jiu-jitsu. No troszeczkę oczywiście o tej historii trzeba opowiedzieć, no bo to jest ważne, skąd są korzenie i myślę na przykład, że przy sędziowaniu często się o tym zapomina, co jest najważniejsze w jiu-jitsu, że są to pozycje i jiu-jitsu zawsze nawiązywało do realnej walki. Później są takie wymysły, jak tam Telesz tą żółwia tam sweepuje i mówi, że to jest garda i tak dalej. Teraz kolejne marzenie było stworzyć organizację, która będzie na najwyższym stopniu nauczania. Tego chyba się nie udało stworzyć. Udało się stworzyć klub, który niewątpliwie jest jednym z ważniejszych, ale czy dalej to marzenie jest w głowie trenera? Dalej, dalej. Dalej oczywiście to jeszcze myślę, że daleka droga. Ciągle poszerzamy swoją działalność. No, w związku z tym, że te standardy staramy się utrzymywać dosyć wysokie, tak jak mówiłem, te osoby, które prowadzą te zajęcia, chcę, żeby naprawdę były na dobrym poziomie, zwłaszcza nauczycielskim. No i myślę, że tak się dzieje, no ale też zauważyłem, że to jest też z drugiej strony hamuje ten rozwój organizacji, dlatego że dbanie o tak wysokie standardy hamuje mi przystąpienie innych klubów. Kolejnym marzeniem było stworzenie magazynu, telewizyjnego, który właśnie będzie traktował obie judo albo MMA. To już wiemy, że Kanal Plus się tym trochę zajmuje, ale czy to jest właśnie ten typ? To jest tak, jak miało to wyglądać? Nie. Nie. Ja powiem szczerze, że tam już niewiele brakowało, żebyśmy wystartowali z tym. Tam naprawdę właściwie tylko chodziło o pieniądze, jak to zwykle bywa. I to nawet nie o wielkie kwoty. No ale niestety nie udało się, ale no tak jak tutaj kolega widzi, ciągle prę w tym kierunku, jestem coraz bliżej. No i myślę, że może lada moment się to uda zrobić. A czy trener myślał może o organizacji, to też było kolejne marzenie, organizacji jakiejś gali w Poznaniu tutaj, albo na przykład zrzeszenie się z kimś i w jakimś zespole stworzenie jakiejś poznańskiej gali, bo tutaj nie mamy zbyt wiele gal. Teraz mamy Wieczory Sportu Walki, Paweł Jóźwiak próbuje robić jakieś kolejne wydarzenia, ale takich większych, czy też kilku gal w ciągu roku nam brakuje jednak. Nie, przeszło mi zupełnie. A dlaczego? No to jest naprawdę, ja mam kontakt zarówno z Grzegorzem Samolewskim, który organizuje te gale, mam kontakt z Pawłem i z innymi organizatorami i tak mówiąc szczerze, to oni więcej tracą na tym niż zyskują. I z tego względu, że na tym się traci, a mnie nie stać po prostu na dopłacanie, z drugiej strony jest to bardzo czasochłonne i tak dalej, no po prostu stwierdziłem, że ja się tym zajmować już nie będę. Teraz ostatnim marzeniem, dość nietypowym, ale za to myślę, że bardzo ciekawym, było to, aby doprowadzić do realizacji film, na przykład film Odsiecz Wiedeńska, który by to przyćmił wszystkie inne filmy na świecie i stał się światowym bestsellerem. Wiemy, że taki film powstał, ale czy on spełnił wymagania trenera? No tak, pierwsze no to wszyscy, którzy dobrze mnie znają, wiedzą i znają moje poglądy polityczne, wiedzą, że kocham historię, że interesuje mnie jakby los Polski. Z jednej strony możemy się szczycić wieloma rzeczami, z drugiej strony nie ma się tam czym chwalić. No ale generalnie sytuacja wygląda tak, że pozycja Polski jest coraz niższa. Wszyscy się z nas śmieją, a to jesteśmy tacy, owacy. Powstają filmy, polskie filmy, które jeszcze umniejszają naszą rolę. No ta Odsiecz Wiedeńska, ten włoski film, no to jest w ogóle katastrofa kompletna na całej linii. No i właśnie moim marzeniem by było coś takiego, że powstaje film, po którym ta Polska jest na ustach wszystkim, po których w Stanach Zjednoczonych robią sobie figurki husarza i kupują te figurki i dzieci się tym bawią, że każdy jakby zna tę najmocniejszą stronę naszej historii, czymś, czym jesteśmy mocni, czym możemy się pochwalić. Dlatego też to jiu-jitsu uważam jest takim obecnie nośnikiem nas wszystkich, bo zwyciężamy, jesteśmy w tym dobrzy, to jakby dobrze świadczy. Naprawdę dobrą markę mamy poprzez jiu-jitsu. No ten film oczywiście, no to
No to są kolosalne koszty, nie wiem, czy nie miliardy nawet, no ale grube, grube miliony na pewno. No i no ja liczę, że jakimś fartem kiedyś coś tam gdzieś się wkręcę, no dlatego może krążę przy tej telewizji i gdzieś mi tam się uda zahaczyć i coś zrobić w tym, ten, ale na razie jest to jeszcze bardzo, bardzo odległe. To były takie marzenia trochę pozasportowe, ale też no sportowe także. A czy od tego czasu doszło jakieś nowe marzenie? No ja myślę, że zawsze jakby dochodzą jakieś tam marzenia. Część zostaje wyrzucona poza nawias, nie wiem, jakichś już pewnych potrzeb się nie spełnia i w to miejsce wchodzą nowe. No takim dawno, no nie wiem, może dlatego, że jestem już troszeczkę starszy niż kiedyś, no to pragnę trochę więcej spokoju. No i chciałbym tak podróżować po świecie i poznawać różne kultury. I dowiadywać się, bo to dla mnie jest szczególnie interesujące, dlaczego tak często różne są te kultury, dlaczego gdzieś się tam ktoś kłania, gdzie indziej właśnie odwrotnie, trzeba być wyprostowanym, tylko ten albo skinienie ręki. Co za tym stoi, co za tymi zachowaniami, co buduje tą kulturę? Z mojej strony to już jest wszystko na ten wywiad. Jeśli trener by chciał kogoś pozdrowić albo nie wiem, powiedzieć jakieś słowo do wszystkich, którzy ćwiczą teraz MMA albo zaczynają i nie wiedzą jeszcze, kim trener jest, albo dopiero się dowiadują, to jest chwila dla trenera. Nie no, dzisiaj wiadomo, że są walentynki, Dzień Zakochanych, więc wypadałoby coś powiedzieć. Głównie chodzi o zakochanych kobietę i mężczyznę, chłopaka i dziewczynę, ale ja myślę, że tu skieruję do wszystkich zakochanych w jiu-jitsu, że dziękuję wam właśnie za tą pasję, dziękuję wszystkim za to, że tak bardzo się staracie, starajcie się jeszcze bardziej, żebyśmy byli, myślę, że nie trzecią, czwartą potęgą, ale pierwszą potęgą. Dziękuję bardzo. Dziękuję.